Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzia, oto jest kolejny odcinek Kwadratowej Masakry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, ponieważ oprócz tego, że są odcinki z Kwadratowej, jeszcze zacząłem ostatnio streamować. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale na razie streamuję, jest to całkiem fajne. Oprócz tego zostaw łapę w górę, żeby na pewno dostać informację, kiedy będzie kolejny film z Kwadratowej Masakry. Tak działa YouTube, naprawdę. To trochę dziwne, ale tak to jest. Zapraszam was do odcinka. Widzę. Nieskończone źródełko wielkości 2x2. Ech. Ech, amatorka. Teraz jest nieskończone. Ukradłem ci wiadro, więc ci oddaję. A dziękuję. A pokazać ci sekret mojej bazie? Jakbyś kiedyś potrzebował wody, wystarczy, że rozkopiesz ten bloczek i tutaj jest nieskończone źródełko wody po środku za brzuską. Tutaj jest sprawa odnośnie mojego poprzedniego odcinka. Gilatis tutaj przyszedł mnie uratować Soul Sandem pięknym, który zebrał. Właśnie. Skąd ty go masz? To jest moje pytanie. Jak? Słuchaj, najlepsza kwestia jest taka. Wczoraj. Mhm. Został otwarty Nether. Tak. Oficjalnie na Kwadratowej, tak? Tak. No i wpadliśmy na pomysł, dobra, idziemy do Netheru, bo można dostać tak, brodawki, prawda, tak, potrzebne do podków, więc możemy zrobić sobie villagerów, więc możemy sobie jakoś handlować, tak? No bo na razie handlu to tutaj między graczami w sumie tylko, więc poszliśmy sobie do naszego kochanego Netheru, no i patrzymy sobie, a Nether jest 100 na 100. Mm. No tak, jest malutki, ponieważ jest zmniejszony, ponieważ jest 8 razy mniej. No, jedna ósma, no. Tak. No i poszliśmy, no i tak, dobra, no to jest trochę glowstone'a, wzięliśmy trochę glowstone'a, trochę netherraka. I tak, no dobra, soul sand, wszyscy szukają soul sandu, nie ma nigdzie. I dopiero moja przez przypadek gdzieś tam zajrzała, że był jeden. Poszliśmy, było ich tam 7. Więc będziesz jedną z... W sumie w tej chwili 3 osób, która tak będzie w ogóle posiadała Sandstone'a, Sandstone'a? Soul Sand'a. Soul Sand, Soul Sand. Soul Sand'a na serwerze, więc dziękuję. Patrz, ten oto drogocenny. To jest chyba teraz najrzadszy surowiec na serwerze. Tak, zdecydowanie. Dziękuję, to jest zdecydowanie najrzadszy surowiec i do najrzadszego surowca. Lepiej go sobie schowaj, bo ja już widziałem, że masa osób chce, nie? Wiem, dlatego muszę go schować w tajemnicze miejsce. Tutaj leci beczka, do beczki leci to, a ja całość zakrywam tym. I nikt się już nigdy nie dowie, gdzie jest mój soul sand ukryty. Gdzie wyruszamy? Gdzie jest twój dom? Nie widziałem twojego domu. Tu jest moja najlepsza łódź. Zapraszam cię kulturalnie. O, można dwie osoby w jedną łódkę? No, nie wiedziałem. A z ciekawostek? Ja wiem, że zwierzęta można przewozić, ale nie wiedziałem, wszystko, że ludzi można porywać. Wszystko poza smokiem możesz przewieźć praktycznie. Smoka również możesz przewieźć, tylko musisz rozwalić, jeżeli się nie mylę, tego bedrocka, który tam jest. Ale być może możliwe jest i bez tego. Wiem, że to jest możliwe. No jak już wykopiesz bedrocka, to porozmawiamy, dobra? No to tak, tak. Jeżeli się wykopie bedrocka, to jest wszystko możliwe wtedy. Wtedy tak samo jak ktoś mi pisał w komentarzu, że jeżeli zrobi się właśnie zerotikową farmę pigmenów nad bedrockiem w Netherze, to wtedy jest ona najlepszą ekspiarką. Dzięki wielkie za poradę. A, tak, tak, bo teraz tam ludzie sobie ogarną. O, co to się tak zwolniło? Nie wiem. What? Halo? Ale jaka pułapka! Patrz, przejście graniczne! Tutaj powinna, wiesz, opłata być za to przejście! Kogo to jest? Tritus masz sobie biedaku. Tritus masz sobie biedaku, okej, nie ma nic. Zostawię mu śmieci, które miałem przy sobie, o. To jest dobry pomysł, ja mu również zostawię... Dioryt chyba, dioryt to się nazywa. Aha. Nie wiem, jak po polsku totalnie, chyba właśnie w też, ten sposób. Nie, ja też mam po angielsku wszystko. Polerowany. Mogę ci pokazać, bo mamy to na dole. To super. O, to jest chyba polerowany dioryt. Ładnie tutaj u was, ładnie to wygląda, tam jakieś kwiatki. Kurczę. Macie tutaj, macie tą, kurde. Wszystko ogarnięte. A ja nie wiedziałem, że brzozowe te tabliczki są inne. No i takie pięki wtedy masz, widzisz, kurde. Bardzo ładny dołek, jest zgodny, możesz sobie wziąć rybki albo na przykład łódkę. O, to mam ukrane 10 rybek. No i ogólnie potem, jak będzie otwarty ten świat nie netherowy, a ten ostatni endowy, to można zrobić bardzo fajną farmę perełek ogólnie. Tak, w ogóle jak będzie świat endowy otwarty, to ja zgaduję, że jeszcze więcej farm się dzięki wielkie, że więcej farm się pojawi. Tak. No i tu masz na przykład ten Adurite? Nie pamiętam, jak to się ciekawie nazywa. Wygląda. Słuchaj, u nas się trochę zmieniło, nie wiem, czy ty tu w ogóle nigdy byłeś. Nie byłem, jestem po raz pierwszy. Nigdy nie... Dobra, to tak, tutaj kiedyś były schody, teraz jak widzisz... Wreszcie macie normalną tutaj windę. Jesteśmy bogaczami, możesz sobie wjechać windą, u ciebie też to tak będzie działało. Dokładnie tak. Proszę bardzo. Tu masz swego rodzaju takie wejście, tu przechodziliśmy obok tych schodków. Jasne. No i jak tu sobie wejdziesz bardzo ładnie, no to tu jest salon, który jest nieskończony, tu jest wejście na tyły. Czemu pieska macie nienazwanego jeszcze? Jeden jest nazwany, drugi jest... Znaczy, my mamy z 7 piesów. Nie pytaj. Okej, nie zadaję pytań. No i tutaj jak sobie pójdziesz znowuż w tą stronę...
cały czas te drzwi. Tu masz enchanty, tu masz najlepszą wędkarkę. Tak, tak, wędkarka. O, ten pies jest nazwany. Monte. O, piękna nazwa, ja się zgadzam. A wiesz dlaczego? Bo tak nasz pies się nazywa, aczkolwiek Monte się do mnie nie odzywa i nie mówi o moim psie. Do mnie się odezwało, zatem się ucieszy, jak zobaczył. Zapraszam do mnie. Mam fajny content. Lubię wszystkie produkty. Tak. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś. Zrobiłeś u siebie w domu portal, tak? Tak. Pojawiłeś się w rogu mapy, w netterze, Tak, pojawiłem się w domu później. A wróciłeś u Buraczka, czy tam... Nie u Buraczka, tylko u Irola. I szukałem wyjścia 10 minut, bo oczywiście nie dało się go znaleźć. Bodaj przez to, że on postawił chwilę przed nami portal i wszyscy mogą wejść u siebie, ale wychodzisz tylko u niego. Tak, ponieważ jest zbyt mały nether, żeby wywaliło w różnych miejscach. No, wiem o tym. No więc u nas tak to wygląda. Widzę, że standardowy system farmy macie, tak. Półautomatyczna, tu druga półautomatyczna. Tak, to wygląda sobie w ten sposób. I normalnie też, dropery też normalnie zbierają do beczek wszystko? Tak, tak. O, dropery, no to super, bo byłem ciekaw. No to dropper musisz kliknąć na to i zobacz, teraz taki dziubek się zrobił na dole. Aha, widzę. I jeśli chcesz, żeby coś leciało do tego dropera, bo załóżmy tu jest skrzynka i chcesz zbierać do skrzynki, to musisz do tego dropera podłączyć kolejny. A, czyli pod kątem, trzeba po prostu tak je łączyć, jest, tak? Tak? Okej, okay, dobra, no to proste to jest. Tu masz krówki, owieczki, braci i siostry, tak. Trochę tak. Daleka rodzina, z którą się nigdy nie rozmawia. Tu robią nam się... A, pieczone kuraki. Tak, ale to nie jest główna kwestia, po którą tu przyszliśmy. Tu jest taka fajna rzecz. Jak otworzysz... O, przepraszam. Wow, jak otworzysz sobie tutaj... Ile jajów! Będziemy dzisiaj robić małą akcję z pewnymi, jak to się mówi, youtuberami. Weź sobie z połowę, ja już wziąłem z połowę. Żebyś też miał, żebym nie był jedynym człowiekiem, który będzie rzucał jajkami komuś po oknach. Ja bardzo chętnie. Szkoda, że nie ma papieru toaletowego, bo byśmy mogli zrobić piękne amerykańskie... Tak, ja o tym samym pomyślałem. No i proszę, piąteczka, chucz! Nie wiem, czy ten pewien youtuber... nie ma go. Jak mi przykro. O nie, jaka szkoda. Sąsiada ci wcięło. Jak to się stało? Szkoda. Musimy sprawdzić, wiesz, bo mówił mi, że nowy domek wybudował. Jest bardzo ładny. Tak, ja też chciałbym go zobaczyć. Właśnie, ja w tej części mapy w ogóle nie byłem, zatem super jest pozwiedzać, wiesz, nową część mapy, udekorować ją trochę. Jasne, do kogo przyjść, kogo w sensie odwiedzić, tak, dokładnie. Zostawiać prezenty, o. Nie martw się, on i tak zaraz będzie pewnie kopał przez 12 godzin, albo przez 10 godzin sadził zboże, albo przez 20 godzin zwiedzał Nether. On zaraz coś będzie robił. 24 godziny budował domek. W sumie to przez 3 dni, ale nieważne. No słuchaj, bardzo ładny domek. Co o nim myślisz? Myślę, że jest piękny. Ja myślę, że mi się najbardziej podoba ten balkon. O tam, widzisz? Patrz, pokazuję ci, w którym miejscu. Widzę rzeczywiście. Wiesz co, na samym początku ja bym zwiedził ten domek, bo może znajdziemy jakieś... Może znajdzie... Nagryliśmy chyba na złodziejstwie. Dzień dobry, a co pan tu robi? Zabierał daninę. Więc co, ja proponuję tak, z urzędem skarbowym jest najlepiej czasem porozmawiać po prostu. Witam, witam, dzień dobry. Witam. To jest trochę dziwne spotkanie. Daninę przynieśliśmy. Tak, dokładnie. Dlaczego dziwne spotkanie? Znaczy, dziwne jest takie, że ja szedłem z mięsem, ogólnie swoim, a ty trzymasz cały stosik Nie wiem, czy pan wie. Czego nie wyniosłeś. Dokładnie, bo nie wiem, czy pan wie, ale my właśnie zaopatrujemy tutaj właśnie oto tego pieseła w najświeższe mięso z krówek, jak zresztą po mnie widać. Jakiego pieseła? To nie ma, że... Żadnego pieseła. Słucham? Jak to nie? Halo? Przecież to jest dom Nexa. Ale go tu nie ma. Ale pies był na zewnątrz. No bo my jesteśmy właśnie specjalno tutaj, wiesz, tak samo normalnie jak masz usługi cateringowe, co nie? Że sobie zamawiasz i w chwili, kiedy śpisz, one przynoszą ci jedzenie, no to Nexa teraz śpi, no to my przynosimy mu również jedzenzie. Dokładnie, my przyszliśmy sprawdzić ten nowy domek, bo Okej, rozumiem, ale... 12 godzin budował dach i tak, tak dalej. Tak, dokładnie. No, a później 20 godzin kopał. Ale nie rozumiem, co ja z wszystkim mam wspólnego. No ja zostałem za to, dlaczego tutaj jest? Do zbudowania stajni dla Boba. Jak ty chcesz coś zbudować, jak nawet... Jak ty nie masz widzisz! Na Słuchaj, to, że ktoś ma dobrą orientację nawet po ciemku, to nie jest powód do śmiechu, tylko do dumy, okej? Okay? A na boso lepiej czuję, gdzie chodzę, żeby nie wpadać na ściany. A! O nie! Co się dzieje? Co
Wychodzimy, wychodzimy. Przecież mówiliście, że mu prezent przynosicie, a teraz uciekacie. Halo, bo... czemu mnie rzucasz jajkami, co? Ponieważ SKKF właśnie o to chodzi, że tej usługi dostarczania jedzenia nie może nawidzieć. Co się mamy sobie znalazły, patrz. A to co, wy macie taki catering, że codziennie ludziom jedzenie zostawiacie w pudełkach? Tak. A ile taka usługa kosztuje? 2 diamenty. Dziennie. 2 diamenty? A czy to są 3 posiłki, 5 posiłków, czy jak to wygląda? 5. Dobrze, a czy mógłby pan tutaj spojrzeć na mój brzuszek, czy powinien troszeczkę schudnąć, czy... O Boże, czy ci wydaje sportek, powinieneś, Chryste. No to być... Dobra, być może będę zainteresowany. Nie planowaliśmy tego, trochę nie przygotowaliśmy. Słuchaj, trochę głupio wyszło i obydwoje się w ogóle na nas gapią teraz. I te wszystkie kurczę... Tak ej, mam pomysł, chodź, udawajmy, że nic się nie stało, że tylko przyszliśmy zobaczyć domek i idziemy do Łeza, a potem się wrócimy. O! Nie słuchaliście, prawda? Ani trochę. Nie. To dobrze. A coś się stało? No to perfekcyjnie. To... W sensie, przyszliśmy zobaczyć nowy domek, bo widzieliśmy, że przez 72 godziny jest budowany tak, nowy domek. 72 godziny. Burak, tak, 72 sprawia, godziny. Że ta sytuacja tutaj, jaką mamy, jest jeszcze bardziej stresująca swoją obecnością. Chciałem tylko powiedzieć Nexa, bo zobaczyłem go na Discordzie, że bardzo ładnie zrobił, bo on jako jedyny, jak przyszedł i coś zepsuł, to napisał ładnie prywatnie. O, jaki grzeczny piesek! Skąd ty, piesku, takie buty masz? Wyłowiłem z wody. Łowiłem z wody buty wypadają. Tak, łowiłem przez 12 godzin, znalazłem takie buty, były w ciele a jakiegoś. A w ogóle, piesku, widziałeś ten design stajni, co pokazywałem? Tak, napisałem, że może mi się być? Podoba, ale olałeś. Okej, to idę robić. Nie ładnie tak w skrzynkach grzebać, chciałem powiedzieć. No ale to przecież twoja stajnia to twoje itemy, nie? No ale nie mi chodzi o to. Ale dobra, nie, dobra, tylko dobra, patrzyłem, czy tam nie ma żadnych, wiesz, żadnej kontrabandy. Okej. Ale zostaw grób, co? Musimy uszanować. Nie, to ja jakby nie będę nic zmieniał, tylko jakby wiesz, tutaj przerobię. A, bo mi Gilatis tego w ogóle zmienił nazwę mego konia. Dzięki, Gilatis. A który to jest Bob? Bob to nie żyje, co? No właśnie, Bob pierwszy umarł, ale Bob drugi był przy życiu, ale nie wiem czemu nazywa się teraz Dinnerbone. I jest odwrócony. Czekaj, to mówisz, że był Bob 1, Bob 2 tak. I dwa Boby mają syna Boba Junior. Nie, mają syna Boba po prostu. Czy chcesz mi wytłumaczyć, jak to jest anatomicznie możliwe? Czy może lepiej nie? Lepiej nie. To jest Bob, Junior, znaczy Baby Bob, zobacz, Baby Bob nie ma jeszcze siodła. Możesz go kupić za odpowiednią cenę, tylko musisz mi powiedzieć, jak się odmarza konie. Nie wiem, siankiem. Czy wydaje mi się, nie jeździłem jeszcze. Pana to. A nie, może zmienili teraz chyba marchewką złotą, czy coś takiego. Jak się robi złotą marchewkę? No, złotą marchewkę, albo zwykłą marchewką, nie wiem. Co wy robicie? Co jest? My sobie już idziemy stąd. Pa, pa. Miło było was odwiedzić, chłopaki. Właśnie, fajnie było. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Co wy mi zrobiliście w domu? Nie będziemy wam przeszkadzać, chłopaki, jak nagrywacie. Właśnie, kontynuujemy swoją przygodę. Trzymajcie dokładnie, pa, pa. Się. Pa, pa. Pa, pa. To nie słychać jajka latające. Ja nie wiem, że... Wiesz, najlepsze jest to, że wydaje mi się, że oni wcale nie udawali, że oni tego nie zauważyli. Wydaje mi się, że ani nie. Jeden, ani drugi naprawdę tego nie usłyszeli, nie zauważyli. Ja dokładnie, oni w ogóle nie wiedzieli, że się tam rozmowy jakieś tam miliard kur słychać, które sobie łażą i tak. A, bardzo dobrze. Niestety nie zostało mi żadne jajko, zostały mi 2 sztuki, które zamierzam sobie zrobić na obiad. Słuchaj, ja mam jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 staków. O! Minecraft Blow, a zobacz, jaki przypadek. Tu jest nie... dom. Żartuję sobie się, chyba. Wow! Wydaje mi się, że to tak totalnie przez przypadek wyszło. I my po schodkach powinniśmy być w stanie... A, nie wskoczymy. A, nie le... a czekaj, a nie lepiej jest, żebyś tutaj podszedł? Weź tutaj, możesz przejść przez drzwi, wiesz? O, wiem o co chodzi. Weź zamuruj. Tutaj na górze ten zamuruj. Dobra, czekaj, chowamy, o, dobra. O, i teraz po prostu. Bardzo ładnie. Pigment się chyba wkurzył. Chyba troszeczkę tak, ale to dobrze, będzie agresywny. Czemu jest za nami jeden i się gapi na ciebie? Oł.
Oh. Trochę niezręczna sytuacja. Co ty? Dobra, no to nie było problemu. No, proszę bardzo. O, i pięknie, i zamówuj. Ale ładnie jest teraz, zobacz. Siedzą mu wszędzie, zobacz. No. A jajka mu będą znosić, no, to jest drugie źródło. Słuchaj, no po prostu my wyświadczamy taką przysługę im na tym serwerze, że oni powinni nam dziękować wręcz. Jestem ciekawy, czy oni myślisz, że ogarnęli już? No właśnie, ja chcę właśnie tutaj idziemy tak... zobaczyć? Mhm. Właśnie chcę... O nie, trochę kurczaków biega dookoła. Więc jakby... Czekaj. To... O Jezus, o, no, muszę wyskoczyć. Idziemy na cichaczu, dobra, dobra. Jest tam SKKF dalej. Kurczaki same wychodzą, bo płytki są naciskowe. Chyba nie ogarną tego jeszcze. Wszystkie kurczaki zaczęły chodzić. O Boże, one są tutaj już wszędzie balkon, dosłownie. Tutaj jest balkon. Chodźmy na balkon. On porobił płytki naciskowe po najgorszej możliwej stronie. One wszędzie wyjdą. A co on tam? Coś z koniami mu robi? Mi się wydaje? No patrzmy, patrzmy, jak SKKF tutaj psuje i niszczy niewinnemu Nexowi. Halo, jak ty tu A, dobra, już wiem, jak skoczyłeś. Skoczyłeś po tym. No co jest? No, halo? Halo, to jest... No, Minecraft Parkour. Nie. Bez takich. Minecraft Parkour. Nie, złaś. Minecraft Parkour, dobra, dajesz. Czekaj, nie po tym. No. Mhm. Dobra. Tutaj, nie, dalej. Słuchaj, mam problem. Minecraft Parkour. Łuk zębów moich wrogów. I patrz tak, czekaj. No to jest najlepszy. Czekaj, patrz na to i od razu się chowamy, jak trafię, okej? Okay? I od razu tak, ale czekaj. To tylko czekaj. O nie! Słuchaj! Dobra, SKKF, śmiało. Wow! Co? Mam zebrać twoje itemy i uciekać? Jak może? Co się stało? Słuchaj, musimy jeszcze się ugadać i zrobić w takim razie SKKF-owi, skoro cię zabił, tak. W ramach zemsty, tak? Oczywiście. Będzie trzeba go sprankować jakoś epicko. Ja myślę, żeby wiedział, z kim zadziera, to połączymy mu. Ja będę królem jajek i kur. A ty jesteś królem krów, więc myślę, że zrobimy ładny miks u niego w domu. Dobra, idź z tymi dwoma, ja zaprowadzę te trzy. Ja czuję, że ty tak je zaprowadzisz, że... Okej, rzeczywiście, myślałem, że... Nie, no ja je prowadzę, no... Myślałem, że podejdziesz i je zabijesz. Chodź. Nie! Dobra. Nie. Dobra, to... Trzeba się odpłacać na gracza, tak to jest z nimi, co nie? Że rodzina rodzinie nie ufa, ale przyjdzie ktoś nieznajomy, kto ma diamentową zbroję za tobą i od razu. Jeden na mną cztery. One lecą na błyskotki po prostu, rozumiesz? Jak prawdziwym nie? Życiu. Wiesz co? Nie. Już, o, już mam jedną. Masz drugą? Dobra. Już chwila, będę miał zaraz. Chodźcie, krówki, niech któraś wsiądzie. Ale jedna. Nie, dwie! Halo, dwie mi się władowały, ty! Chyba, że je tu w basenie mu rozmnożymy i zabudujemy. Wiesz co? Wydaje mi się, że musimy jeszcze trochę... Chyba, że tutaj... O tutaj. Kurde, to jest ładne miejsce, to jest no. Dobre miejsce, to jest... Jednak o, jest jakieś to jest miejsce. Bardzo dobre. To jest dobre miejsce, jednak się znalazło. Dobra, krówko. Halo? Jedna idzie. O, druga też idzie? Nie wiem. Halo, drugą krówkę zostawiam tobie. Chodź, krówko. No nie uciekaj, krówko! I wypnij je. Musisz ją teraz popchnąć. Popchnij tą, co weszła. Idę. Nie w ten sposób. Bierz ją. No, to żebyś biegała za nim, jak ja mam zboże w ręku, to się czujesz urażony. Ale ja słyszę tak. Strasznie dużo owiec. Co? Ej, czekaj, tak się przekopać? Myślę, że czekaj, bez problemu. Na jakimś bajorze wybudował. Tak, to są tereny zalewowe. Jakby on nie wiedział, że budowanie się na takich terenach zazwyczaj nie jest dobrą inwestycją w przyszłość. O, to jest idealnie, to jest perfekcyjne po prostu. Patrz. To jest perfekcyjne. Jeszcze powinienem podziękować, bo teraz jest ładniej niż było. Krowa ucieka. Spokojnie, niech nie ucieka nie stąd. Jak dla mnie to jest bardzo piękny oraz ekologiczny odcinek. Czy wiedziałeś, żeby ktoś kiedykolwiek zrobił tyle dla matki natury, co my? On przypłynął obok. Przypłynął? Tak. Co ciekawe! Na łódce przypłynął. To jest taktyczny odwrót, jak tak zwany. Jak nie widział naszych ników? Jak? Powiedz mi jak! Słuchaj, tak samo jak nie widzieli kurczaków. Ja mam dużo pytań do zadania. Słuchaj, jak dla mnie. O,
I patrz, Huśkowi zamknęliśmy bramę. Czy ktoś może o nas powiedzieć, że my komukolwiek źle życzymy? Ej, a jakbyśmy wzięli i tą tabliczkę podmienili i napisali: pożyczyłem owieczki, nie oddam, SKKF. O. O. Myślę, że lepiej. Trochę podfabularyzowałem to. Ale myślę, że będzie spoko, co wiesz, prawda... Ja całkowicie pomijam fakt, że to w ogóle wszystko by się nie wydarzyło, gdybyśmy się nie zdecydowali w niego strzelać po prostu, ale... Znaczy w sumie to ty nie odważyłeś się w niego strzelać, ale... No wiesz, słuchaj, ja luźno, nie? Ja tylko brałem pod uwagę możliwość strzału, żadnego strzału nie oddałem. Tak, ty tylko straszyłeś, a on dokładnie. Za bardzo wziął no, do siebie. Wziął od razu to do siebie, od razu myślał, że mam jakieś złe zamiary wobec niego. Mam pytanie, czy masz pienki, czy masz tutaj dwa tego, bramę i... On chce i tak do ciebie, słuchaj. Możesz go zabrać. Dobrze. Ja panu dziękuję za wspaniałą przygodę. Była ona naprawdę niesamowita. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak niesamowita. A czekaj, bo w sumie to źle to zrobiłem, bo... O, bo nie będziesz mógł przechodzić. I to się nazywa ostatni krzyk mody. Dziękuję panu ślicznie za świetną przygodę. Było cudownie. Dziękuję również. Chciałem ci zaoferować te przedmioty. A jakby nie wiem, twoich braci, tylko... Jasne, oczywiście. A ja ci zaoferowałem... Znalazłem to w skrzynce. Nagrodę, te ważne przedmioty, których na pewno potrzebujesz. Uciekam, zanim mi je oddasz. Elo! Pa, pa!